Mecz Radomiaka Radom z ŁKS-em Łódź zaplanowany na sobotę 7 października miał być pierwszym, podczas którego na trybunach stadionu Przystrugą 63 mieli w tym sezonie zasiąść kibice gości. Tak się jednak nie stanie. To prawda, nie będzie kibiców ŁKS-u na meczu sobotnim. Sektor dla kibiców gości nie jest gotowy. Dotychczas utwardzono tam podłoże i przewieziono trybunę ze stadionu przy ulicy Narutowicza 9 na około 240 miejsc. To jednak za mało, aby Przystruga mogli zasiąść kibice gości. Niemal gotowy jest za to parking od strony ulicy 11 listopada w miejscu dawnych torów łuczniczych. Tam będą miejsca przeznaczone dla kibiców przyjezdnych. Koszty zakończenia pozostałych prac związanych z trybuną mobilną szacowany jest na około 400 tysięcy złotych. Czy sektor mobilny w ogóle zostanie dokończony? Na razie nie wiadomo. Gmina miasta Radomia chce bowiem pozyskać 30 milionów złotych na drugi etap budowy stadionu z rządowego programu Polski Ład. Wspomniany drugi etap zakłada wybudowanie zadaszonych trybun wschodniej i zachodniej. Na ten cel miasto ma dołożyć z własnych środków 15 milionów złotych. Nieoficjalnie wiadomo, że wniosek ten zostanie rozpatrzony pozytywnie i to dofinansowanie radomski magistrat otrzyma. Jeżeli ta odpowiedź będzie pozytywna i dostalibyśmy pieniądze z Polskiego Ładu, wtedy stoimy na stanowisku, że nie ma sensu już budować tej trybuny. Na jej dokończenie potrzeba około 400 tysięcy złotych. I byłyby to pieniądze wyrzucone w błoto, bo po dwóch miesiącach trzeba byłoby ją rozbierać. Wiadomo, że podczas budowy trybuny zachodniej i wschodniej i tak kibice gości nie będą przyjmowani na stadionie. Decyzja rządu w sprawie dofinansowania drugiego etapu budowy stadionu Przystruga 63 ma zostać ogłoszona w ciągu najbliższych dni.